Cześć, z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku ze Sneak Peeków. Moi drodzy, przez kolejne dni będę wam prezentował wszystkie nowości, które zostaną wprowadzone wraz z nową aktualizacją. Dzisiaj sobie zagramy wszystkimi nowymi skinami, a w następnych dniach przetestujemy sobie 3 nowych zadymiarzy. A wy, moi drodzy, oczywiście nie zapomnijcie wbić na pixyshop.pl do mojego sklepu, gdzie znajdziecie naprawdę sporo ciekawych rzeczy, może akurat któraś z nich wam się spodoba i będzie to idealny prezent na święta. Skoro o prezentach mowa, te osoby zgarniają karnety zadymiarskie, a dokładnie kod PSC, za które będą mogły sobie kupić gemy. Gratuluję, odezwijcie się na mój e-mail, a ja wam podeślę kodziki. Moi kochani, witam was w totalnie nowym Brawl Stars. Spójrzcie, jak teraz wygląda cały interfejs. Mamy dodatkowych kilka okien. Na samym początku pokażę wam, moi drodzy, oczywiście Trophy Road. Tak będzie wyglądał Trophy Road. Będziemy mogli odbierać sobie punkty, będziemy mogli odbierać kredyty, a za te kredyty będziemy mogli odblokowywać nowych zadymiarzy. Spójrzcie na to, teraz dostałem aktualnie kredyty do Nity i proszę bardzo, Nita, nowy zadymiarz odblokowany. 1 na 8. Zacznij odblokowywać nowego zadymiarza o poziomie rzadkim. Trwa odblokowywanie El Primo. Jak widzicie, kiedy odblokowujemy jakiegoś zadymiarza, w lewym dolnym rogu pojawia nam się ikona zadymiarza aktualnie, którego odblokowujemy. Mamy drogę zwykłą. Tak wygląda to wszystko, proszę bardzo. Jest też aleja chromatyczna. Spójrzcie na to. Każda postać chromatyczna będzie do kupienia za 169 gemów. Na przykład chcę sobie kupić if, klikam i kupuję. Za 169 gemów odblokowane. Więc pamiętajcie, moi drodzy, zanim będziecie coś kupowali, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel do sklepu. Was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, także dziękuję każdemu za pamięć. Więc tak to będzie wyglądało. Dodatkowo oczywiście tych zadymiarzy będziemy mogli odblokować z karnetu zadymiarskiego. Ponieważ, moi drodzy, w karnecie zadymiarskim będziemy odblokowywali żetony. I na przykład tutaj macie chromatyczne żetony. W każdym karnecie jest 500 chromatycznych żetonów, więc starczy nam na jakiegoś jednego chromatycznego zadymiarza zawsze, jak bijemy cały karnet. Jak wejdziemy w zakładkę zadymiarze, teraz będzie tak to wyglądało. Zwykłych zadymiarzy będziemy mogli kupić za 29 gemów, tych bardzo rzadkich 79, epickich 169, mitycznych 350 gemów, no i oczywiście legendy będziemy mogli kupić za 699 gemów. Ale jak widzicie, legendy są też w przecenie. Jak widzicie, Spike'a, Kruka, ile ona mamy przecenionego, ponieważ będzie to pierwsza legenda, którą możecie odblokować na Alei Gwiazd. Dlatego są one przecenione. To są spoko legendy, więc uważam, że 350 gemów to i tak jest spoko cenka za takiego zadymiarza. Jak widzicie, w lewym górnym rogu ikona sztandaru nam się troszeczkę zmieniła, ponieważ mamy dodatkową opcję dodaną. Mamy tutaj profil i oczywiście też jest sława. Kiedy wbijemy już maksymalne konto i będziemy dropili tylko i wyłącznie żetony, możemy je tutaj zapakować w sławę. A na czym polega sława? Wszystkie odebrane kredyty pomogą ci zdobyć więcej sławy. Sława jest widoczna na twoim profilu, pokaż, jak daleko udało ci się zajść. Czyli rozumiecie, już mamy wymaksymalne konto, gramy sobie dużo, zdobywamy dużo żetonów. Dzięki temu możemy sobie coś za nie kupić, więc bardzo fajnie to rozwiązali. Pewnie jesteście ciekawi, do ilu puszek jest aleja pucharków. Już wam, moi kochani, pokazuję. Aleja pucharków jest... O kurcze! Aleja pucharków jest do 50 tysięcy! Wow! Coś niesamowitego. Tutaj na końcu mamy napisane, co ile kosztuje. Na przykład mityczny zadymiarz będzie kosztował 1900 żetonów. Legendarny zadymiarz 3800. Epicki 925. Więc tutaj, przejeżdżając na sam koniec, możemy sobie różnych zadymiarzy kupić. Jak widzicie, moje konto w tym momencie jest maksymalnie odblokowane, więc zaczynamy testować skiny. Zacznijmy sobie oczywiście od Nity. Gumisiowa Nita, spójrzcie na to, jaka jest przepiękna. Boże, to jest najlepszy skin do Nity. I najlepsze jest to, że ten niedźwiadek zmienia też kolor za każdym razem, kiedy użyjemy ulta. No i zaczynamy. Sprawdźmy, czy... O kurcze, podstawowy atak jest inny. Zarąbiście. 10 na 10. Od razu nie ma co więcej testować. To jest 10 na 10 zadymiarz. Rzucam niedźwiedzia. Uwaga, jaki kolor? Zielony, okej. Okay. Lecimy dalej z tematem. Dobimy. Uwaga, kolejny niedźwiadek leci. I bum! Dalej zielony. Halo, co jest? Rzucam kolejnego niedźwiadka. Zielony, ej! Dani mówił w Brawl Talku, że tak nie będzie, że za każdym razem będzie zmieniał kolor. Jestem rozczarowany. Uwaga, rzucam jeszcze raz ulta. Okej, okay. Nie wiem, o co chodzi. No jak widzicie, niedźwiadek niestety nie zmienia koloru. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale mam nadzieję, że już w oficjalnej wersji to się zmieni i że to po prostu jest zwykły błąd. I tak mu daję 10 na 10. Pan Puszka dostał też skina Krampus Ash. No wygląda naprawdę mega fajnie. Już wam tłumaczyłem, kim jest Krampus. Krampus, o, Puchester. Aha, taki easter egg, zobaczcie. To jest prezent dla nowego zadymiarza. A jak dobrze wiemy, Chester, moi drodzy, jest klaunem. Znaczy, jest z Grywusem, który płata figle. A prezent przejęty przez Krampusa to jest zły prezent. Krampus zabierał złym dzieciom prezenty. Kiedy uderzymy, podstawowy atak jest zmieniony. Fajnie. Przecina teraz tak mocno ziemię. Zarąbiste. Zarąbiste. Uwaga, damy teraz ulta. Leci ulcik.
worek Krampusa i prezenty w kształcie myszy. Dobra, moi kochani, nieważne. Ja wam powiem tak. Dla mnie i tak 10 na 10, bo są nowe animacje. Dźwięki są te same. Kiedy otrzymamy mocny damage, nie zmieniamy się w żaden sposób. Okej, okay, ale i tak temu skinkowi daję 10 na 10, bo jest mega fajny i na pewno sobie go kupię. Bazik, moi drodzy, dostał też nowego skina. Buzette. Jaki słodziak, ten język Rainbow jest przecudowny. To jest ona w ogrodniczkach. Bawi się jojo. Fajne jojo. Woo! Testujemy. Okej, okay, sprawdźmy atak. Nie wierzę, ona teraz językiem tak robi. Kumacie, o co chodzi? Zarąbisty skin. 100% muszę go mieć. I uwaga, teraz przyciągamy się jojem. Ale piękne. Mamuniu, jeszcze raz. Woo! Okej, okay, ten skinek 10 na 10. Nie ma co gadać. No, Daryl też dostał nowego skina. Babeczkowy Daryl. Wygląda cudownie. I ma koronę na głowie. A jego pistolety to są takie worki z kremem, którymi się dekoruje tort. Czego oni nie wymyślą? Uwaga, podstawowy atak. O tak, strzelamy kremem jeszcze tęczowym. Ja dziękuję, kolejna dycha. Ale teraz, nie, inaczej. Jak będzie ult animowany, to dostają dychę. Woo! Zamieniłem się w babeczkę. Co jest? I jak ten ult długo trwał, spójrzcie na to. Woo! 10 na 10. Czwarty skin i wszystko, dyszki. Niesamowita sprawa. Moi drodzy, nie powiedziałem wam, ile kosztują skiny. Już wam mówię. Nita będzie kosztowała 79 gemów. Piniata aż 149 gemów. Dużo. Buzette też 149 gemów. I ten Daryl również 149 gemów. I Krampus aż będzie kosztował też 79 gemów. Moi drodzy, mamy dwie siostry. Ognistą i lodową. Ale ona jest przecudowna. Spójrzcie na nią. Królowa Mrozu Amber. Wow. Jej cena to 149 gemów. Testujemy. I uwaga, moi drodzy, podstawowy atak, tak jest, zobaczcie, jaki przepiękny lód. Wow, tak to ona strzela ogniem, a teraz wali normalnie lodem. Dajemy teraz ulti i uwaga, ulti leci, co to było? Nie wiem, co to było, nie gadajcie, że będziemy mogli podpalić lód. Uwaga, podpalamy lód, moi drodzy. I zamrażamy. I jak teraz będę biegał, to też, kurczę, za mną leci, nie wiem, jak to nazwać, roztopiona woda, lodowisko i spójrzcie na to. Ale to jest sztos. Ten skin musi być w mojej szafce. 10 na 10 i to tak mocno, nie? Boom! Wow! Nie no, coś pięknego. Mocna dycha. Sam też doczekał się skina, nawet dwóch skinów. Yeti Sam, spójrzcie, jaki to jest totalny szef. Chociaż mógłby być troszeczkę bardziej włochaty. Co on trzyma w rękach? Jakieś zwoje? O co tu chodzi? Nie wiem. Testujemy. No i moi drodzy, pierw atakujemy. Wow. Okej. Okay. To jest taka pięść. Która coś trzyma. Nie wiem, co ona tam trzyma. Okej. Okay. Zamiast sideł, to jest chyba jego taka szczęka. Tak, jego szczęka to jest? Chyba tak. Dobra, użyjmy teraz gadżetu. Okej, okay, zwyczajnie przyciąga. Mi się mega podoba ten skinek. Fioletowo-niebieski. Siada mi mocno. Pomimo tego, że myślałem, że no, ten podstawowy atak będzie troszeczkę lepszy. Ale i tak uważam, że to jest mocna dycha, bo Yeti jeszcze w Brawl Stars nie było, a ten skin idealnie pasuje do Yeti. Eevee dostała nowy skin i uwaga, moi drodzy, Eevee Baikyu. Wow, spójrzcie na to. A gdzie dzieci? Powinny gdzieś z tyłu siedzieć. Mocny, mocny, naprawdę mocny skinek. Będzie kosztował 149 gemów. Testujemy. Dobra, sprawdźmy. Podstawowy atak. Ciu, ciu, ciu. O kurczę, czym ona teraz strzela? Podstawowy atak jest zmieniony, więc bardzo fajnie. Dźwięki są te same. I uwaga, rzucamy dzieciaczki. Poleciała kapsuła, a ja takimi kapsułami strzelam jakby, okej. Okay. I uwaga, co się wykluje? Boom! Okej. Okay. No i kurczę, co one przypominają? No nic nadzwyczajnego. Generalnie mi się ten skin podoba, naprawdę, ale nie wiem, czym są jej pchełki. One powinny być czymś fajnym, a są chyba jakimiś takimi zwykłymi robotami. Ale i tak daje 10 na 10. Moi kochani, jeszcze nie było takiego odcinka, żebym ocenił wszystkie skiny na dychę. Jak widzimy, Supercell się dla nas postarał, więc zostawcie dla nich łapeczkę w górę. Skiny do nowych zadymiarzy przetestujemy w następnych odcinkach, więc subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!